w tym materiale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pasach zębatych. Pasach zębatych do wielkoformatowych płyt gresowych, tak zwanych zbieków kwarcowych. Czyli mówimy tutaj o produktach typu Laminam, Perlite, Lea, Florim, Seal, Maracji, czy też polski Tubondzin, czyli slaby, cienkie płyty, duże formaty, czyli wielkoformatowy gres. Moi drodzy, to będzie materiał dosyć szybki, bardzo krótki, więc jakie są wykorzystywane pace zębate, jeżeli mówimy na przykład o włoski rynek, takie, które też ja zalecam podczas moich szkoleń, takie, które też zalecają eksperci, którzy operują na włoskim rynku, eksperci, którzy też współpracują z producentami, jak firma Raimondi. Firma Raimondi nie sponsoruje tego materiału, to jest już drugi materiał, którym wykorzystuję zdjęcia z jednego ze szkoleń, które robiliśmy wspólnie z firmą Raimondi. Natomiast ten film nie jest sponsorowany przez firmę Raimondi i mówiłem też o tym w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do odcinka, w którym mówię o szynach do przenoszenia wielkoformatowych gresów. No dobrze, kochani, zobaczmy, o co chodzi. Pace, eksperci, kafelkarze, płytkarze, flizarze, tak, bodajże też, tak, zależy od rejonu Polski, różnie się określa profesjonalistów, którzy montują płytki ceramiczne, gresy, wielkoformatowe płyty gresowe. Ogólnie rzecz biorąc stosuje się dwa rodzaje, jeżeli chodzi o taką włoską szkołę układania. Jest to paca 3 mm z prostymi zębami do klejenia na płycie i paca z zębami ukośnymi 10 mm do klejenia, do rozprowadzania kleju na ścianie lub na podłodze. Tak się te pace prezentują tutaj. To jest bardzo ważne. Ok. To jest ta właśnie pod kątem 45 stopni. Tak jak widzicie, ta służy do rozprowadzania kleju na podłodze lub na ścianie. Oczywiście dobrze wiemy, że klej na płycie i klej na ścianie musi być dokładnie w tym samym kierunku rozprowadzony. Przy tych produktach nie ma mowy o żadnych mazakach, żadnych X-ach, nie X-ach. To wszystko musi być liniarne, wszystko musi na siebie zachodzić. Nie rozprowadzamy kleju zębem wzdłuż płyty, tylko w szerz, tam gdzie mamy krótszą powierzchnię. Z tego względu, że jak już przykleimy tą płytę czy do ściany, czy do podłogi, z krótszej strony, czyli przykładowo jak tutaj mamy płytę 1 na 3 metry, czyli z metrowej, tak powiem, szerokości, to powietrze znacznie łatwiej będzie nam wycisnąć, będzie bardziej łatwiej będzie nam je wydobyć spod płyty. Czyli jeszcze raz, paca z zębami 3 mm, normalnymi, prostymi, do kleju, do rozprowadzania kleju na płycie, oraz 10 mm zęby ukośne do rozprowadzania kleju na ścianie lub na podłodze. Ok? I to by było w zasadzie na tyle w tym materiale. Mówiłem, że będzie krótko. Zapraszam do następnego materiału, w którym to... No właśnie, zapraszam.